Witajcie moi drodzy. Dziś drugi dzień maja, sobota. Z Biblią na co dzień, na dzień dzisiejszy są słowa króla Dawida z psalmu 51, wiersz 13. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. I słowa apostoła Pawła z listu do Kolosan z pierwszego rozdziału. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Czy czułaś lub czułeś się kiedyś przez kogoś odrzucony? A może w swoim życiu jesteś tym, który niejednokrotnie takie uczucia wywołuje w otaczających cię ludziach? Jesteś kimś, kto łatwo ocenia? Kto odrzuca drugiego człowieka? Myślę, że uczucie odrzucenia niejednokrotnie towarzyszy wielu z nas. I niezależnie, czy jesteśmy dziećmi, nastolatkami, młodymi ludźmi, czy też starszymi, z jakiegoś powodu niejednokrotnie bywamy odrzucani. Bardzo często są to rzeczy, które nie zależą od nas. Bo inaczej wyglądamy, bo zmagamy się z jakąś chorobą, której ktoś nie potrafi zrozumieć, zaakceptować, ktoś nie chce nam w niej towarzyszyć, bo nie mamy wystarczająco dużo siły, bo mamy mniej pieniędzy, bo mamy inną pracę niż wyobrażaliby to sobie nasi potencjalni znajomi. Różne bywają powody tego, dlaczego czujemy się odrzuceni. Wiecie co? W Panu Bogu niesamowite dla mnie jest to, że On nigdy nie patrzy na nas w ten sposób. Bo takie patrzenie jest bardzo powierzchowne. Pan Bóg patrzy zdecydowanie szerzej i głębiej. Patrzy na nasze serce. Patrzy na nasze życie inaczej niż patrzą ludzie. Ludzie bardzo często szybko oceniają, łatwo odrzucają, a przez to i my sami pogrążamy się niejednokrotnie w odrzuceniu. Ale Pan Bóg, patrząc na nasze serce, dostrzega jedną rzecz, która zasługuje na odrzucenie. Król Dawid zdał sobie sprawę z tego bardzo mocno. Ten psalm pisał wtedy, kiedy wyszło na jaw, że cudzołożył z Batszebą. Jego grzech stał się jawny. Przed Bogiem nic się nie ukryje. Grzech jest czymś, co sprawia, że każdy z nas bez wyjątku i każdy z nas dokładnie tak samo zasługuje na odrzucenie przez Boga. Dawid, kiedy zdał sobie sprawę z tego, że zasługuje na odrzucenie, napisał psalm pokutny. Przeczytajcie sobie cały ten psalm. Jak jest niezwykle głęboki, niezwykle przemyślany, pełen pokory i skruchy. Najpierw Dawid prosi: Panie Boże, daj mi czyste serce, nowe serce, serce oczyszczone przez Ciebie. A potem prosi: i nie odrzucaj mnie od swojego oblicza. Można byłoby powiedzieć, chociaż doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że zasługuję na odrzucenie i nie zasługuję na litość i łaskę. Dawid wiedział, że Bóg jest inny niż on sam, że Bóg jest inny niż są ludzie i że u Boga zawsze można szukać ratunku, łaski, pocieszenia i wsparcia. Tego samego doświadczył apostoł Paweł i tego samego możemy doświadczać również my. Dlatego apostoł Paweł z głębi serca, w radości i w pokoju dziękuje Panu Bogu za łaskę. Tak, dziękuję za łaskę, którą możesz również Ty doświadczyć. Dziękujemy Bogu Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Odrzucenie jest taką ciemnością. Sprawia, że zamykamy się coraz bardziej sami w sobie, w swoich myślach, pogrążamy się w tym, co nam doskwiera. Pogrążamy się również w swoim grzechu, jeśli nie widzimy dla niego ratunku. W Chrystusie jest ratunek, w Chrystusie jest nadzieja i wybawienie. W Chrystusie Pan Bóg nie tylko mówi: nie odrzucę Cię, ale mówi: idź, żyj dalej, żyj ze mną, nie pogrążaj się w swoim grzechu,
Więcej, w Chrystusie Pan Bóg daje nam coś jeszcze. Mówi, przygarniam Cię do siebie. Zabieram do swojego królestwa, do miejsca, gdzie nie ma nierówności. Do miejsca, gdzie nie ma odrzucenia. Do miejsca, gdzie możesz w pełni cieszyć się bliskością z Bogiem. Możesz się cieszyć tym, że Pan Bóg stworzył Cię wyjątkowym i takim, jakim jesteś, przyjmuje Cię do siebie. Pan Bóg nigdy nie odrzuca, ale Pan Bóg zawsze stoi z otwartymi ramionami i przyjmuje nas do swojej światłości. Życzę Tobie, żeby ta światłość każdego dnia była w Twoim życiu obecna i zachęcam Cię do takiej modlitwy, jaką miał król Dawid. Panie Boże, daj mi nowe serce. Panie Boże, daj mi nowego ducha. Panie Boże, nie odrzucaj mnie, chociaż wiem, mam pełnię świadomości, że zasługuję na odrzucenie. Ale przyjmij mnie w swojej łasce. A kiedy tego doświadczysz, to w Jezusie Chrystusie dziękuj Panu Bogu. Dziękuj za Jego miłość, za łaskę, za przygarnięcie, które Pan Bóg Tobie każdego dnia oferuje. Dobrej soboty, wiele Bożego błogosławieństwa. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia.